Niedługo zespół Wolwer wydaje nową płytę. Kiedy możemy jej się spodziewać i czy będzie inna od pierwszej? Płyta zespołu Wolwer kocha, lubi, szanuje, bo taki będzie tytuł. Planujemy ją wydać 25 września, ma być start płyty. Oczywiście w tej chwili już można posłuchać naszego singla Kocha, lubi, szanuje, właśnie promującego tę płytę. Jaka będzie? Tak naprawdę wiele się nie zmienia, ponieważ to, co graliśmy do tej pory, czyli romantycznie dla zakochanych, przede wszystkim oczywiście dla kobiet, bo cały czas jest właśnie w tą stronę płyta kierowana. Nic się nie zmienia. Na pewno są dojrzalsze kompozycje, są dojrzalsze teksty. Minęły 2 lata od pierwszej naszej płyty, więc trochę dorośliśmy. Dzisiaj koncert w Sławie. Właściwie mówi się tak o tobie, że jesteś tutaj synem ziemi Wschowsko. Tak, tak. Ja bardzo się integruję z tym województwem, ponieważ uwielbiam, kocham swoje miasto, uwielbiam Sławę. Spędziłem tutaj najlepsze czasy swego młodzieńczego życia. Mnóstwo zespołów, mnóstwo ludzi stąd znam. Mnóstwo prób w Domu Kultury, kupę występów. No i zawsze jak przyjeżdżam w te swoje strony, to czuję się generalnie w Lubuskim, jakbym był siebie w domu. Dziś też jesteśmy w Zielonej Górze jeszcze przy okazji na festiwalu. Tam też czuję się, jakbym był w domu. Tam 5 lat spędziłem studiów, ale no dziś jesteśmy w Sławie i to będzie jeden chyba z najlepszych koncertów, jakie do tej pory graliśmy. Jeszcze nie było tak chyba spektakularnego koncertu, jak dzisiaj planujemy tutaj dać. W takim razie powodzenia z nową płytą. Dużej ilości egzemplarzy sprzedanych i wielu koncertów. Super, dziękuję bardzo. Pierwsza płyta okryła się złotem, jest już prawie platynowa. Mam nadzieję, że powtórzymy drugą płytą to samo. A tak naprawdę gramy do końca września cały czas, więc mamy pełne ręce roboty i to dzięki wam właśnie, dzięki naszym fanom. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam Sławę, pozdrawiam swoje miasto Wschowe. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na koncertach. Cześć.